sobie przypominamy, jakimi kolorami malowano w tamtych czasach. Jakie to były kolory? Kto by przypomniał teraz? Czerwony. Tak, dobrze. Dalej. Brązowy. Tak, bardzo dobrze. Szary. Szary to była skała. Szarego nie uzyskiwali raczej. Chociaż, mówi. Czarny. Czarny, bardzo dobrze. Czarny. Monika? Taki kremowy. Żółty. Kremowy nie bardzo. Żółty, tak, bo to była ta ochra. Żółty ciemny. Żółty ciemny, żółty jaśniejszy. Uzyskiwali. No i biały też był, ale biel to bardziej wykorzystywano skałę, szarość skały, skały, biel skały i inne odcienie skały. Czyli częściowo malowali te zwierzęta, ale częściowo co? Wykorzystywali, powtórzcie, co wykorzystywali? Faktury skały. Faktury skały, bardzo dobrze. I co jeszcze wykorzystywali? Koloryt skały. Też wykorzystywali, wejdziemy tam, zobaczcie, że te skały są takie szarawe. To też możecie wykorzystać, czyli nie zamalować te swoje zwierzęta, a ludzie jacy byli? Wiktor pokaże, jacy byli ludzie malowani, tak? Tak jak na pracy Wiktora, tak byli malowani ludzie, czyli schematycznie, prostymi kreskami, a zwierzęta były bardzo rozbudowane, malarskie. Było widać, był widoczny mięsień, brzuch, kopyta, kolana, wszystko, cała anatomia zwierzęcia była widoczna, a człowiek za pomocą czasem paru kresek, plamy płaskiej, czarnej, koniec. Mamy tutaj taką akcję wspólną w połączeniu naszych dzieciaków z klubu młodego artysty Pędzelek tutaj przy MDK-u i przy współdziale tutaj grupy działającej w piwnicach MDK-u z Peleo Myszków zrobiliśmy taką akcję dla dzieciaków pod nazwą Malowanie jaskini. Ale też były mini wykłady. Ja powiedziałam parę słów dzieciakom o malarstwie naskalnym, prehistorycznym, jak wyglądało, jakich narzędzi używali, jakich kolorów, bo jest to dla nich zupełnie nowe i dzieciaki nie uświadamiają sobie, że to malarstwo może być im tak bliskie. Pan tutaj ze Speleo Myszków przybliżył jaskinie, jak wyglądają, ten temat, stalaktyty, stalagmity, gdzie tutaj w naszym terenie na Jurze możemy takie pokazy zobaczyć, co to jest amonit. Ten cykl nie kończy się dzisiaj, mamy to podzielone jakby na 3 dni, na mniejsze grupy, ponieważ są tu małe przestrzenie tutaj, żeby każdy miał swobodę ruchu i działania i satysfakcję z tego. Nowe doświadczenie dla dzieciaków, którzy nie są zamknięci tylko w pracowni, nie malują tylko na gładkiej, białej kartce, czy tudzież jakiegoś innego koloru, ale mają do czynienia też z płaszczyzną, gdzie jest faktura, gdzie jest ciasno, gdzie może się obijają o siebie, gdzie stoją, nie siedzą przy ławkach, jak to jest tak robione na co dzień. Czyli zupełnie dla nich nowe doświadczenie, nowe otoczenie. Są problemy, gdzie mam położyć kubek z farbą, gdzie mam położyć paletę, jak zacząć. Borykają się z nowymi problemami, mają nowe wyzwania i to myślę jest ubogacające. Jest to coś, co może też poszerzyć patrzenie na to, czym jest malarstwo. Pamiętajcie swoje miejsca, czyli nie zobacz, że jest taki kwadracik. Można pójść za niego wychodzić. Tutaj jest trójeczka. Możesz troszeczkę wyżej, jak ci będzie wygodnie malować. Czyli gdzieś tam to tu? Tak, tu masz jakieś narysowane ołówkiem. To jest twoje pole, miejsce, gdzie malujesz. Dalej. Dwójka. Dwójka. Martynka. Poproszę Martynkę. Przypuśćcie Martynkę. Martynka, tu jest twoje pole. Tu możesz po tym też malować. To jest twoje pole do malowania. Szóstka, Sara, koło Martynki. Ojej, uwaga, bo tu widzicie, jest bardzo jeszcze. Tutaj malujesz ty. Teraz tak. Jedenastka, koło Sary. Tutaj masz, możesz w dół pojechać, to jest twoje miejsce. No, w jaskiniach się trzeba przeciskać, niestety. O, wyjdzie o, nawet sobie mogę. Jeżeli chodzi o temat malarstwa naskalnego, to zostało ono odkryte całkiem niedawno, bo jeszcze ponad 200 lat temu ówcześni ludzie nie uświadamiali sobie, że takie malarstwo istniało, czyli ślad
myślenia abstrakcyjnego przez człowieka, gdzie powstało w młodszym paleolicie około 30 tysięcy lat przed naszą erą. Dzisiaj dzieci wzorują się na tym malarstwie naskalnym, czyli podpatrują zwierzę, mamuta, konia, renifera, bizona i próbują przenieść je na fakturę skały. Czyli stają się takimi ludźmi pierwotnymi. No tyle, że mają farby wyciśnięte, prostostópki, pędzle, a nie jak człowiek pierwotny, który używał ochry, robił sobie sam farbę z ziemi, prażył ją, podgrzewał i otrzymywał różne odcienie, żółci, jakiś brązów, czerwieni, pofiolety, a czerń uzyskiwał poprzez spalone kości. Zostało powiedzieć wiatr. Sara, mogę wezmąć wiatr. No właśnie, mogę wezmąć wiatr. A ja tu. Ej, kamera, dotknij tu. Masz? A ty też zobaczysz? Ale ja mam. Ja też. No, to będziesz rysować. Ja to będę rysować. Ja też. Nie jest koń. Nie jest też. Nie jest dzik, koń i byk. U mnie byk, krowa. U mnie byk, krowa. No nie wiem, takie podobne jak ser ma. Ja też. Dzik. I dzik jeszcze mam. Będę malował w jaskini nie topaza i lisa. Dalej, brązy, proszę. Ja mam konia i z człowiekiem. A ja mam narysowanego jelenia. Możecie, ale w duchu malarstwa. Mamy paletki. Jesteście po jednej paletce, dziewczyny.